Witam, jestem wszędzie ćwiczący w moim studio, biosklepie. Pani ma tutaj u mnie, była na kilku zabiegach, zablokowany. Sześć. Bark, tam? Sześciu. Na sześciu zabiegach, ale ma dalej tu zablokowany bark, boli ręka. Ale jak ja badam po swojemu, czy diagnozuję, to i boli część biodra. I mówiliśmy o ćwiczeniach, że nie ma nic lepszego jak ćwiczenia. I teraz pokazuję dla pani, jak tą rękę ćwiczyć. Oczywiście to nie będzie wszystko, to będzie tylko kilka ruchów. Po rozgrzaniu i przygotowaniu barków, tułowia, stajemy albo siadamy sobie, albo stajemy na szeroko ugiętych nogach i sobie ten bark tak jak możemy. Raz, dwa, raz, dwa. I staramy się go napiąć, rozluźnić, rozciągnąć pod każdym kątem. Teraz robiłem pod takim kątem, teraz pod takim kątem. Teraz będę go próbował założyć tak. Jak nie mogę, no to chociaż tak. I bardziej do tyłu. Dlatego to rozciąganie, które ja pokazuję często, jest bardzo ważne, bo to rozciąganie pozwala mi na takie ruchy. Do takich rehabilitacji domowych najlepszy jest kijek odmiotły, który można sobie znowu w siedzeniu albo w staniu porozciągać nad głowę. Jeżeli nie mogę aż tak daleko, no to uniesienie go tu już jest dobre. Przeprowadzenie go skrętem tu jest dobre. Tu, bo tu się bardzo wiele tych partii mięśniowych, ścięgien rozciąga. Wracając, fechtunek tą lewą. Tak jakbym miał szablę i fechtował. Raz, dwa. I teraz jak jest ten ból, o którym mówiliśmy, to on gdzieś tu będzie przy ruchu, on się pokaże przy ruchu, ale trzeba go troszeczkę przemóc. O, dalej nie mogę, no to z powrotem, niżej, pod kątami. Pod kątami sobie próbuję zginać i wymachiwać taką zgiętą ręką w tym kierunku. Do tyłu. W tym ruchu. Wszystko tu musi być ruchome, również nadgarstek, staw łokciowy. No tu się prosi dziesiątki ćwiczeń. Teraz jedna do tyłu, druga do przodu. Robiąc to, ten ruch, no też pracują wszystkie te pasma mięśniowe, więzadłowe. O, tu gdzie panią akurat boli. Bioderka. Porozciągać sobie bioderka ćwiczeniami w lewo, w prawo, nad stołem, do przodu, do tyłu. Zawsze stojąc jednakowo, opierając ciężar ciała na jednej i na drugiej. Dziesiątki ćwiczeń, zobacz. Raz, dwa, raz, dwa, aż puści. Przyciągam. O, i przyciągam sieć. I przyciągam, i ćwiczę. A jak jest ta druga zdrowa, to nie trzeba mówić, że ta jest zdrowa, to nic. To jedną i drugą ćwiczę. Bo znowu ta zasada ogólnej sprawności jest bardzo ważna. Dociskam i skręcam. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No wszystkie tego typu ćwiczenia, ja celowo nie podnoszę rąk zupełnie nad głowę, bo pani akurat tak ma kłopoty z tym, no to chociaż do tego poziomu, o, ja sobie cały bark teraz skręcam, o, tym ruchem, napinam, rozciągam, rozluźniam, wydłużam. No dziesiątki konfiguracji się tutaj aż prosi, żeby je wykonać i teraz każdy taki ruch, czy taki, ja czuję, o, że zrobiłem go. To nie było takie sobie, o, tak, tylko zaangażowałem się, ten ruch. O, jeszcze ja teraz poczułem po pierwszej serii szczepienia, a już jest 2 tygodnie, ale robię. Poczułem, ale robię.
No, już tutaj pokazałem 20 ćwiczeń. Bok, i to jest ćwiczenie, i to jest ćwiczenie, i to jest ćwiczenie inne. Podobne, a inne. Bo ja tutaj wszystko, o, nie ma tu podobnych ćwiczeń. Tu są inne. Jeżeli ja tak rozćwiczę barki, ramiona, no to nie ma siły, żeby mi ten ból nie ustąpił. Czy po kilku tygodniach, ale ustąpi. Więc ćwiczenia i maście, odżywki.